Okej, dla wszystkich moich 3-letnich słuchaczy. Witam razem z moim człowiekiem Deadpoolem w świecie komiksu. W świecie komiksu i rapu dokładnie, bo są one dość mocno ze sobą powiązane. Mieliśmy takie rzeczy jak piękne wydawnictwo Triple Threat, gdzie Duck Down wydali 3 płytki z komiksowymi okładkami. Sean Price, Buckshot Nine Thunder i Smith & Wesson. Mieliśmy dołączane do rapu komiksy, tak jak u Bumpy Knucklesa. Pięknie. Pach. Mieliśmy klasyczne komiksy w Aliens, Outcastów na przykład. Nawet w Polsce mieliśmy podobne akcje. Tak jak na przykład komiks Ostrego tylko dla dorosłych. Czy komiksowe okładki w stylu The Simpsonów, sami wiecie kogo. Mieliśmy też raperów w komiksie. Ray Streamert w Kapitanie Ameryka to jest fajny przykład, ale do świata Disneya chyba jeszcze się za bardzo w rapie nie udawaliśmy, więc zobaczmy, jak zrobili to Quebo z Mateo. No to rozpakowujemy. I ciekawi jesteśmy, co tu w środku się dzieje w tym szalonym wydaniu z komiksową okładką. Z tyłu jest tracklista. Klasyczna czcionka bajkowa. Rysuneczki gości obecnych. A w środku... No i próbujmy odtworzyć. A jednak nie jest to VHS, jest delikatnie za szeroki, więc zobaczmy, co się dzieje w środku. W środku mamy rysuneczki, wlepeczki, płytę w kopercie, o. Oraz do tego karty do gry. A w nich raperów obecnych na płycie. Myślę, że jako gadżet jest to strzał w dziesiątkę. No. A teraz przejdźmy już do tego, co najważniejsze, czyli samej muzycznej zawartości. No to mamy za sobą odsłuch całej epeczki Quebo i Mateo, no to bajka. Znajdziecie na niej 6 numerów, 21 minut, 7 gości i klimatyczną różnorodność, jak to na projektach Quebo. Zaczyna się znanym już dobrze numerem Królem Być, czyli takim fajnym, retrospekcyjnym spojrzeniem Quebo na swoje początki i parę poprzednich lat. Zresztą no, znacie ten numer już z YouTube'owego kanału Mateo. Dalej mamy muzykę dżungli z popkiem, czyli po tytule możecie spodziewać się, co tam na was czeka. Generalnie szalony muzyczno-melanżowy przelot. Jeśli miałbym porównać go do jakiegoś numeru Quebo, który już znacie, to chyba do Oh My Buddha. Numer 3 to Pod łapą z Japsonem i Winim, czyli kulinarny track do odmiany. Quebo rzuca fajny flashback odnośnie tego, jak kiedyś radził sobie z jedzeniem i z niedostatkami finansowymi. Japson wjeżdża smacznie i na bezglutenie. Vini wjeżdża po swojemu klasycznie. Generalnie też ciekawy miszmasz. Dalej mamy solowy numer, nie ma takich dwóch. I znowu tak jak solowe Królem Być, jest to fajny, refleksyjny strzał, taki bardziej rozkminkowy. A potem za to numer 5 to szalona przejażdżka z piątką całą Quebo, Japson, Vaz, Solar Białas, gdzie wszyscy wzajemnie się nakręcają, przeplatają wersy, przerzucają się hashtagami, porównaniami i tak dalej, więc takie bragowe combo. I na koniec taniec kakaniec z sobotą, zresztą też w klimacie soboty, dość mocno taki melanżowy, newschoolowy numer ze wsparciem Tygryska. Quebo na fide i Mateo. Powtarzać za Tygrysem. Nie będzie skakał z kakańca, kto nie powie nazwy tańca. Czyli całościowo tak jak Quebo zdążył nas przyzwyczaić, jest tu wszystko wymieszane klimatycznie. Osią spoiwem całości są jednak te disneyowskie motywy. Zadziwię cię, przekonasz się. Nigdzie nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch. Warto też dwa słowa dodać, rzecz jasna, o produkcji, za którą odpowiada Mateo, bo jest to taki, powiedzmy, szkielet całego projektu.
Mamy te sample z bajek, nie tylko muzyczne, ale też sample wokalne. Tak jak słyszeliście, to właśnie w Królem Być. Motywy pochodzące z kreskówek są powplatane, albo są punktem wyjścia do jakiegoś numeru, albo gdzieś fajnie go uzupełniają, wplecione jako fragment refrenu, czy jako jakieś przebitki. I jak to u Mateo, całość jest zrobiona na świeżo po swojemu. Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl, lecz tylko kot wyczuwa styl, tylko kot wyczuwa styl. Zbierając jeszcze całość w dwóch słowach, no to jest to fajny, zajawkowy projekt na niesztampowym i ciekawym koncepcie i udane uzupełnienie tego szalonego roku Quebo. No, jakby nie ma tu przełomu, ale jest wszystko solidnie z jajem zrobione, więc myślę, że wszyscy fani będą zadowoleni i że warto odświeżyć swój magnetowid i wyczekiwać, aż no to bajka pojawi się na Queshopie. No a jeżeli taka niespotykana u nas wcześniej forma krótkiego unboxingu połączonego z mini recenzją wam się podoba, to piszcie w komentarzach, dawajcie łapki i możemy częściej takie rzeczy też przygotowywać, nie tylko tekstowe recenzje. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału YouTube'owego, do zaznaczania dzwoneczków i śledzenia tego, co się tam dzieje, bo nakręciliśmy sporo ciekawych materiałów w trakcie wakacyjnych rozjazdów. Będą sobie stopniowo wlatywać na naszego YouTube'a. Między innymi Reno odpowiedział na pytanie, które Quebo rzucił w znakach zapytania. Jak się zapatrujesz na to pytanie, które Quebo tam rzucił? Czy umiesz na nie może odpowiedzieć na ten znak zapytania? Czemu z rapu nie ma hajsu taki kot jak Reno? Sporo ciekawych rzeczy się będzie działo. Do zobaczenia na YouTubie. Pozdro. Co dnia, tańczę w rytmie dżungli.